Dobry wieczór! Nagrywam ten filmik w niedzielę. Jest to kolejny dobry dzień, w którym możemy spotkać się, i witam wszystkich, którzy zdecydowali się przemierzać razem ze mną karty Ewangelii i Świętego Jana w poszukiwaniu Bożych rzeczy, w poszukiwaniu natury Boga, w poszukiwaniu odpowiedzi na różne pytania, które nosimy w sobie. I dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Dziękuję za polubienia. Dziękuję. Proszę o komentarze. Proszę, dołączajcie. Subskrybujcie ten kanał, jeśli to, o czym mówimy, w jakiś sposób Wam pomaga. Interesuje Was. Chcę być taką zachętą dla wszystkich tych, którzy chcą te pół godziny poniedziałkowe spędzać właśnie na poznawaniu Bożego Słowa. I myślę, że będziemy wnosić coś razem do swojego życia, że będzie to taka społeczność w dobie pandemii, która zastąpi te rozmowy, zastąpi często te najważniejsze rozmowy, jakie toczymy w życiu. Dzisiejszy tytuł. Naszego odcinka to spotkanie Jezusa z Samarytanką. Temat bardzo znany. Myślę, że większość z Was, którzy mnie słuchają, słyszała jakieś kazania w kościołach na ten temat, słyszała niejednokrotnie tą, tą historię. Ja jednak dzisiaj opieram się przede wszystkim na własnej takiej lekturze i przemyśleniach. Nie, nie czerpałam z żadnych źródeł, więc jeśli chcecie posłuchać raz jeszcze, to może, może wyda Wam się coś tutaj ciekawego, coś nam może Bóg pokaże. Przypomnę o czym mówiliśmy ostatnio, zawsze krótko chcę przypomnieć, rozważaliśmy trzeci rozdział, część trzeciego rozdziału, gdzie opisane jest spotkanie Jezusa z Nikodemem, z żydowskim dostojnikiem. Nocne. Tajne spotkanie e, dwóch nauczycieli reprezentujących e, nową i starą naukę, e, i co z niego wynikło? Powiedzieliśmy, że e, Wskazówki dane Nikodemowi są wskazówkami dla nas wszystkich dzisiaj. Jezus powiedział rzecz, która jest najważniejsza w Królestwie Bożym. Fundamentalne prawo rządzące Królestwem Bożym, Królestwem Niebieskim. Jeśli ktoś chce do niego wejść, musi się narodzić na nowo. I wyjaśnialiśmy, że znaczy to powtórne narodziny: że człowiek raz rodzi się cieleśnie, przychodzi na świat, a potem. Jego życie zmierza do tego, aby narodzić się na nowo, narodzić się jeszcze raz. I mówiliśmy o tym, że człowiek nie może narodzić się z własnej woli, ale jest to działanie Ducha Świętego. Duch Święty został porównany do wiatru, który wieje tam, gdzie chce. I człowiek, otwierając się na Ducha Świętego, może przyjąć do swego serca Boże objawienie, i może pójść za tym, i może poprosić Jezusa. O to, żeby wszedł do Jego serca, żeby dał mu nowe życie. I Jezus właśnie daje taki nowy początek. Rodzimy się na nowo z Ducha Świętego, nie wszystko do końca rozumiejąc co podkreślałam. Dzisiaj będziemy czytać kolejny fragment, kolejny rozdział Ewangelii, gdzie Jezus znowu spotka się tak troszeczkę na wpół legalnie z pewną kobietą, z kolejnym człowiekiem, ważnym dla niego, ważnym dla nas dzisiaj też. E, e, świadectwo to jest zapisane Jan to przytacza i dlaczego, e, dlaczego jest to takie na wpół legalne spotkanie e, no z tego powodu właśnie, że e, Żydzi nie obcują z Samarytanami ja to wyjaśnię na początku, zanim e, będziemy czytać e, może dojść dobrze, że jego uczniowie poszli w tym czasie po jedzenie może to i dobrze, ponieważ Jezus został sam i mógł spokojnie z kobietą porozmawiać. Ta cała sytuacja mogła mieć miejsce i odbyć się bez żadnych przeszkód. Uczniowie mogliby go zaczepiać, mogliby go pytać znowu, ponieważ Żydzi czuli wstręt do Samarytan i dla uczniów byłoby to szokujące, niezrozumiałe. Nie wiem, jak byliby w stanie to przy Jezusie przejść. Pewnie najpierw musiałby się Jezus zająć uczniami, a potem dopiero Samarytanką. No więc dobrze, że oni poszli po jedzenie i wtedy Jezus siada przy studni w Samarii. Samaria była to taka kraina w Izraelu. W VII wieku, przed naszą erą, był taki król izraelski Omri. On tam uczynił na takim wzgórzu właśnie uczynił stolicę Samarię, wybudował tam miasto. Samaria znaczy wieża strażnicza, dokładnie i wiemy, że było to już długo po podziale państwa na, na dwa, Izraela, na dwa państwa, tak, było królestwo Judy i królestwo izraelskie. Bardzo długo funkcjonowały oba królestwa. Juda była skupiona, plemie ludzkie tak, zamieszkiwały Jerozolimę i tam był król ludzki i tam ośrodkiem najważniejszym była właśnie Jerozolima i świątynia świątynia jerozolimska zbudowana przez Salomona tuż właśnie po jego śmierci następuje podział a później właśnie stolicą północnego królestwa Izraela staje się Samaria czyli jest to wynik podziału państwa, jest to wynik odstępstwa w ogóle narodu izraelskiego, pójścia w grzech, i też kolejnym takim później etapem jest to, że Bóg na, pozwala jakby na to, żeby Samaria została zdobyta przez Asyrję, i Asyryjczycy opanowują Samarię. E, po jakimś tam kolejnym buncie ludności, e, wysiedlają dużą część e, autochtonów e, z tamtego miejsca, a na ich miejsce sprowadzają ludność babilońską. Wskutek czego dochodzi do pomieszania się, tak? Jak wiecie, czystej krwi e, Izrael bardzo dbał o to, żeby małżeństwa zawierane były wewnątrz, nawet plemion. Też, żeby ziemia nie przechodziła na, na, na stronę kogoś spoza rodu. Bardzo dbało o to prawo mojżeszowe. Tak więc, czystość w ogóle taka plemienna tak? była bardzo ważna dla Izraela. Było, była to podstawa państwa w ogóle, podstawa tego narodu. A już to, że ludność właśnie rdzenna mieszała się. I mieszały się kulty, tak? czyli kult Boga Jachwe zaczął mieszać się z kultami różnych bożków, głównie właśnie asyryjskich, głównie babilońskich, i, to, i tam po prostu panowała mieszanka tych, tych, tych kultów. To było obrzydliwe. Dla takich prawowitych Żydów, tak? Dla tych, którzy w Jerozolimie pielgrzymowali do świątyni trzy razy w roku, przynajmniej jak wiemy, tak, i te wszystkie obrzędy zachowywali, zachowywali prawo mojżeszowe, przepisy zakonu. A więc e, kobiety, tym bardziej, samarytanki, tak jako te, które wymi wy wymieszały się z mężczyznami ob obcych narodów, e, były obrzydliwością, były synonimem grzeszności, dla, dla Żydów. I do takiego spotkania właśnie na wpół legalnego, dlatego mówię, dochodzi. Wiecie, w 108 roku podczas jednego z powstań mechabeuszy, Żydzi i tak zniszczą Samarię. I oni nie bardzo się chyba przejęli podejściem Jezusa do Samarytanki, i do, później zobaczycie do, do ludności tego miasta nie bardzo się przejęli późniejszymi zabiegami ewangelisty Filipa i wielkim przebudzeniem, które Bóg za sprawą Ducha Świętego tam na tych ziemiach przeprowadził. I o tym możecie poczytać sobie w dziejach apostolskich. Więc e, była niechęć i była taka wrogość bardzo głęboko zakorzeniona. I przeczytajmy pierwszą część tej historii. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, i znowu tutaj jest tak, taka zazdrość faryzeuszy. Chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale i Jego uczniowie opuścił Judę i odszedł z powrotem do Galilei. Więc Jezus się ukrywa. Trochę tak po prostu na skutek właśnie tego, tych działań faryzejskich. A musiał przechodzić przez Samarię. Musiał przechodzić przez Samarię. E, oczywiście Żydzi... Wyznaczali sobie takie drogi, które by nie przechodziły przez Samarię, jeśli nie chcieli się zanieczyszczać, tak? Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś i dałby ci wody żywej. Mówi do Niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd wiesz, więc masz wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnie i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział Jezus mówiąc: Każdy, kto pije tę wodę znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody, wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzeczę do, niej, do niego niewiasta. Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziłaby czerpać wodę. Mówi jej, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie masz męża. Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta, panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Czy wy, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać? Rzekie Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i ojciec takich szuka. Którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy on przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzecze jej Jezus, ja, który mówię z tobą, jestem nim. W tej właśnie chwili przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z niewiastą. Jednak nikt nie pytał. Nie rzekł o co pytasz albo o czym z nią rozmawiasz. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom: Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam, czy to nie jest Chrystus. Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. I na tym na razie skończymy. E, słuchajcie, kobieta. E, która przychodzi do studni, i jest zaskoczona, że Jezus o co się prosi. E, tak? Ona jest uwikłana, jakby w ciągłe poszukiwanie miłości. Możemy tak pomyśleć, dlatego, że e, miała pięciu mężów, a żyje teraz z kimś innym, tak? E, z kolejnym mężczyzną. Najprawdopodobniej nie była wdową pięć razy, bo o tym powiedziałby Jezus, tak? Ona wtedy miałaby najwyższy szacunek, ale my możemy się domyślać, że kolejno miała tych pięciu mężów, nie czyniło ją to porządną kobietą w społeczności, tym bardziej w żydowskiej, w żydowskim pojęciu moralności. Może ona odchodziła od tych mężów, może to ona była porzucana, nie wiemy, ale to jej życie można jak najbardziej nazwać życiem cudzołożnym, szczególnie związek, w którym tkwiła obecnie, tak? bez, bez ślubu. I wiecie, my musimy sobie zdać sprawę, że znajdujemy się w kręgu takiej kultury, mocno, mocno właśnie, w której ta moralność jest bardzo mocno podkreślana i zachowywana w pierwszym wieku naszej ery i obcowanie z mężczyzną bez zawarcia ślubu było czymś, co w oczach społeczności czyniło po prostu kobietę grzesznicą, kimś, z kim nie, 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 nie należało przestawać, kogo trzeba było unikać, kogo pokazywano palcem tak, szczególnie kobietę bo mężczyźni tutaj mogli, no jakby pozwalać sobie na więcej, tak i może dlatego właśnie kobieta przychodzi do studni sama, wtedy kiedy nie ma innych kobiet, kiedy nie naraża się na może jakieś zaczepki, może jakieś uwagi. Tak możemy się domyślać. Ja wiecie widzę ją jednak jako osobę, która w tych wszystkich mężach, w tych wszystkich swoich miłościach poszukuje tej prawdziwej. Poszukuje spełnienia, podąża za swoim bardzo głębokim pragnieniem e, szczęścia. Chce ukoić gdzieś swoją samotność, e, zaspokoić potrzebę bliskości, która, de, decy, dla której decyduje się jakby na nowo szukać porzucać, szukać być porzucaną może szukać. E, I pomimo tych strat, które których ona doświadcza, pomimo narażania się na złą opinię, pomimo narażania się na wykluczenie, tak? Decyduje się też na zranienia, które grzech jakby bezpośrednio dotyka jej życia i, 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 i czyni, tak? Takie spustoszenie. Więc czy ona jest szczęśliwa? Czy u boku tego partnera, którego ma teraz znalazła szczęście, wiecie nie sądzę dlatego, że chyba nie odbyłaby się ta cała rozmowa z Jezusem, bo właśnie Jezus mówiąc z nią od razu rozpoznaje jej potrzebę i do tej potrzeby się odnosi i moim zdaniem jest to słowo klucz jest to potrzeba pragnie, jest to pragnienie po prostu pragnienie pragnienie jej serca. I przychodzi jednak taki dzień, kiedy przypadkiem, niby przypadkiem przez studni, spotyka e, mężczyznę. I jest to mężczyzna, który nie zachowuje się jak kolejny amant, który zupełnie inaczej na nią patrzy, który zupełnie inaczej z nią rozmawia, e, który zupełnie inaczej ją dotyka, jeśli ją dotyka, myślę, że nie, ale jest to zupełnie e, ktoś, ktoś inny. I zdradza jej tajemnicę żywej wody. W tamtych czasach żywa woda znaczyła dla ludzi tyle, co woda po prostu płynąca ze strumienia, płynąca z potoku, czyli woda płynąca, woda czysta, źródlana. Było to jakby przeciwieństwo wody, którą właśnie czerpała ze studni, czyli czy z jakiegoś tam innego zbiornika stojącego, tak? A więc woda żywa. I ta woda żywa, od razu Jezus odnosi to, to do, do, do spraw duchowych, do spraw wiecznych, tak? Mówi, obrazuje jej to sprawy właśnie wieczne, sprawy duchowe. I to nie jest tak, że ona. Prowadząc, nie wiem, takie grzeszne życie, nie rozumie tych rzeczy. Nie, bo ona mieszka właśnie w, na terenie i w społeczności takiej, która, dla której sprawy duchowe są bardzo ważne. I ona ma pojęcie o Mesjaszu, tak? Ona też jak gdyby oczekuje Mesjasza, że ona dobrze wie, że ma przyjść Mesjasz, że to będzie ten pomazaniec, który wszystko objawi, który jakby zaprowadzi nowy, nowy porządek, który zaprowadzi zmiany, tak? Który odpowie na potrzeby duchową jej bliskich, jej, jej narodu, jej rodziny, jeśli ma rodzinę. I e, znając Biblię, odkrywamy też, że woda żywa, jest to również, e, Jezus mówi tu o Duchu Świętym, tak? Mówiliśmy wcześniej o Duchu Świętym jako o wietrze, ale kolejne porównanie, kolejny obraz, Ducha Świętego to jest woda żywa i spotkamy się z tym później jeszcze w Ewangelii Jana i w innych miejscach jak będziecie czytać to ta woda żywa bierze swój początek ze źródła z wnętrza człowieka, tak? Czyli może się stać tak, że we wnętrzu człowieka będzie takie źródło, które będzie jakby z którego będzie wytryskiwać woda, która ciągle jakby która zaspokoi to nasze pragnienie, która się nie kończy, która będzie wiecznym takim źródłem. To jest woda, która ożywia wszystko, nawet to, co jest martwe w życiu, nawet to, co, czemu pozwoliliśmy umrzeć, a może nawet to, co, co obumarło, nie z naszej winy. Duch Święty, jeśli wejdzie do życia człowieka, ma moc wskrzesić to, co zmarłe, wskrzesić to, co jest uschłe, dać nowe życie, właśnie dać kwitnienie, dać zieleń, dać bujność. To są nowe siły. I kobieta od razu mówi: Panie, daj mi tej wody, abym tu nie przychodziła. Nie wiem, czy ona do końca nawet rozumie to, co mówi, ale ja wierzę, że to jest właśnie z pobudzenia Ducha Świętego: Padają takie słowa od razu. Panie, daj mi tej wody. Odpowiada, wiecie, swoim takim wielkim pragnieniem, które gdzieś było skryte w niej, może też właśnie nie do końca uświadomione, ale po które sięgnął Jezus swoimi słowami. I ona zostaje poznana, ona zostaje poznana przez Boga w tym momencie, czuje się jakby obnażona w pewien sposób, rozumiecie o czym mówię. Bo zostało y, pokazane całe jej pragnienie. Jezus sięgnął po to pragnienie, Jezus je nazwał i Jezus na nie odpowiedział. Y, zaraz potem w następnym zdaniu Jezus mówi o tym, co się dzieje w jej życiu. Czyli objawia jej to, co o niej wie. Ona jest poznana cała, całe jej życie. Idź po swojego męża, mówi Jezus. I ona wyznaje swój. Stan, a Jezus kończy za nią, jakby i mówi: Prawdę powiedziałaś, miałaś pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem, Prawdę powiedziałaś. I zauważcie, on nie mówi jej: Jesteś grzesznicą, źle robisz. Nie padają w ogóle takie słowa. On tylko mówi: Prawdę powiedziałaś. I kobieta zostaje poznana jeszcze głębiej. I wiecie, dlatego może wyznaje może trochę zawstydzona, widzę, żeś prorok i zaraz zmienia temat w tej rozmowie. Przechodzi na różnice religijne. Panie, tak, my, nasi ojcowie mówią, że tu jest miejsce, gdzie trzeba oddawać cześć, a Wy mówicie, że w Jerozolimie, tak. I wiecie, to jest taki bardzo dobrze znany mi schemat. Kiedy Rozmawiasz, kiedy rozmawiam, kiedy rozmawiamy, kiedy toczą się rozmowy między ludźmi i e, chrześcijanie głoszą Ewangelię, mówią e, o Jezusie, mówią właśnie o nowym życiu, mówią o, m, o zmianie, mówią o zbawieniu, które Jezus chce wnieść do Twojego życia i stajesz nagle obnażony, bo Bóg zagląda do Twojego serca. I w pewnym momencie chcesz się wycofać, bo już zbyt daleko. Nie, nie, nie. To już po prostu dosięga pewnych obszarów twojego serca, do których nie chcesz puścić nikogo, to jest zbyt intymne. Mówisz, a jak to u was jest? A jak wasza religia, tak? A jaka jest różnica? I Samarytanka mówi podobnie, wiecie. Nasi ojcowie przekazali nam, tak? Że jest taki tak, a jak wy mówicie, a jak jest u was? Samarytanka pyta Jezusa o rzeczy tak naprawdę oddalone trochę od jej serca. Oczywiście one są ważne i Jezus na to odpowiada. I mówi, wiecie, mówi tak, daje jej odpowiedź najlepszą, bo mówi jej, że Bóg jest duchem i mówi, że nieważne stanie się za chwilę, już za chwilę stanie się to wszystko nieważne. Nieważna będzie Twoja i moja religia, chociaż zbawienie pochodzi od Żydów. Nieważne się stanie, czy tu, czy tam, nieważne, wiecie, nieważne, bo kiedy Jezus dokona zbawienia na krzyżu, On przyniesie nowe prawo. I nieważny będzie już kult w takim czy innym miejscu, w taki i w inny sposób miejsca ze świętymi, jakimiś ze świętym działaniem. Koniec będzie z ośrodkami kultu, koniec będzie z pielgrzymkami, jedną religią. Stary Testament i jego prawa wypełnią się, bo Chrystus je wypełnił, jest napisane, i to się wszystko zamieni w uwielbienie Boga na nowych zasadach. A nowa zasada będzie taka, że w duchu i w prawdzie, bo Bóg jest duchem i Bóg szuka ludzi na całym świecie, aby poruszyć ich serca, aby ludzie Wpuścili Ducha Świętego w swoje życie, w swoje wnętrze i wielbili Boga w Duchu Świętym i w prawdzie Bożego Słowa, w prawdzie, którą Jezus przynosi przez swoją naukę. I Samarytanka właśnie nie jest ignorantką, wiecie, i moglibyśmy sobie powiedzieć: A, to taka jakaś tam kobieta, nie, lekkich obyczajów. Nie, ona, ona pojmuje te rzeczy, ona je przyjmuje, zobaczcie tutaj wiarą do tego stopnia jest potężny wpływ słów Jezusa na nią, że ona zaraz biegnie do swojego miasteczka i opowiada ludziom o Jezusie i opowiada o nim, o mesjaszu, o proroku, który wie wszystko i zwołuje tych ludzi, żeby przyszli poznać Jezusa. I zatrzymajmy się na chwilę w momencie tej historii, w tym momencie. I chcę powiedzieć wam, że Poraża mnie po prostu, poraża mnie miłość Jezusa, który nie poszedł ze swoimi uczniami po żarełko do miasta, ponieważ ważniejsza dla niego była ta kobieta i jej pragnienie, które nosiła w sercu przez tyle lat, niezaspokojona potrzeba miłości. Poraża mnie, że bardziej od grzechu tej kobiety. Ważne było i bardziej interesowało go to jej pragnienie. Poraża mnie to, że on z kolei ma pragnienie, miał pragnienie i ma pragnienie. E, pragnienie Jezusa, którym było ofiarowanie tej kobiecie miłości, ofiarowanie jej akceptacji. Ofiarowanie jej prawdziwej pomocy, jakiej nigdy nie zeznała w życiu. I wiecie, kobieta na pewno odezwałaby, nie odezwałaby się pierwsza przy tej studni, to on ją zaczepił. To on powiedział daj mi pić. Dlaczego ona by się nie odezwała? Myślę sobie. Y I w tej historii widzę też y cząstkę siebie sprzed lat, oczywiście. Y I wiecie. Często jest tak, że jeśli ktoś jest świadomy swojego grzechu, że jeśli ktoś żyje pod takim brzemieniem swoich win, jest przygnieciony tym wszystkim, historią swoich upadków, zaczynania wszystkiego od nowa, szukania prawdziwej miłości, szukania wolności, taki ktoś, kto czuje się zbrukany, kto czuje, że, ponosi że, że powinien ponieść konsekwencje, zapewne wybory w swoim życiu, że nie potrafi może też kochać, nie potrafi też dawać. Taki ktoś, wiecie, nie będzie z ochotą yy, zaczepiał i rozmawiał z kimś, kto jest czysty, z kimś, kto jest święty, a już na pewno z samym Bogiem. Często tak jest. I ta historia przypomina mi też historię Rahab, jaką znajdziecie w Starym Testamencie. Rahab w księdze Jozłego, na samym początku możecie poczytać tam, kiedy Jozue, oni mają zdobyć już Jozue następca Mojżesza, Mojżesz umiera, Jozue ma wprowadzić Izraela do ziemi obiecanej i pierwszym takim wielkim, warownym miastem jest Jerycho i tam jest cała historia zdobycia tego Jerycha. Jozue wysyła wywiadowców i w tym mieście znajduje się kobieta Rahab, Która ukrywa tych wywiadowców, ponieważ dowiaduje się o Bogu Jachwę i chce uzyskać darowanie życia, ona ukrywa ich i mówi: Obiecajcie mi, że kiedy wejdziecie tutaj wykonać wyrok Boży, wykonać tak, bo Jerycho zostało obłożone klątwą przez Boga, i Rahab dobrze wiedziała, że oni wszyscy będą po prostu wybici do nogi. Ona mówi: Ukryje Was, ale Wy mi obiecajcie, że darujecie mi życie, i ona, i jej rodzina zostaje przez Boga cudownie uratowana. Przeczytajcie tę historię. Wiecie, kim, kim jest Rahab? Ona jest prostytutką. Ona jest zwykłą, prostytuującą się, pewnie jakoś wyzywającą, malowaną i ubraną kobietą, może piękną, tak. Jest to kobieta, którą może mieć każdy bogatszy mieszkaniec Jerycha. Nie, przepraszam, źle powiedziałam, bo Rahab jest probabką wielkiego króla Dawida i pra 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 raz siedem prababką Jezusa Chrystusa, zbawiciela świata. Nie wierzycie mi? To otwórzcie sobie pierwszy rozdział Ewangelii świętego Mateusza, gdzie jest rodowód Jezusa Chrystusa. Ziemski ten rodowód i znajdziecie tam imię Rahab, prostytutki, którą Bóg ocalił, której Bóg odmienił życie tylko dlatego, że postanowiła mu zaufać, przebaczył jej grzechy, uchował ją od śmierci, wyrwał ją, chociaż była obłożona klątwą razem ze wszystkimi mieszkańcami Jerycha, wyprowadził ją stamtąd w cudowny sposób. Znalazła swoje miejsce w narodzie izraelskim, znalazła swoje miejsce w tej wielkiej rodzinie. Bóg dał jej męża, Bóg pobłogosławił ją dziećmi. Także stała się, została wciągnięta przez Boga do, pro, wprost do linii, z której wywiódł się później zbawiciel. Jezus Chrystus narodził się w Betlejem Judzkim, co będziemy zaraz świętować. Nieważne są twoje grzechy, nieważne to, cokolwiek jest, nieważne o tyle, o ile zechcesz zrezygnować z tej drogi, zechcesz porzucić swoje stare życie. Dziś w nowym przymierzu przychodzimy do Boga przez Jezusa Chrystusa i przez Niego, ponieważ to On oddał za ciebie życie na krzyżu. I tylko przez niego. I uczniowie przyszli i mówili dalej o swoim jedzeniu. A Jezus ciągle mówił o tym, co jest Bożą Wolą. Bożą Wolą jest żniwo, żniwo ludzkich dusz, zbawienie świata. Dalej, fragment, doczytajmy do końca. Nie będę już długo mówić, ale doczytajmy. Tymczasem jego uczniowie prosili go mówiąc: Mistrzu, jedz. Ale on rzekł do nich Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy kto przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich: Moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. Czy wy nie mówicie jeszcze cztery miesiąca nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pole, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie: inne sieje, a inne żnie. Ja posłałem was rządź. To nad czym wy się nie trudziliście, inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy. I wielu samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła: powiedział mi wszystko co uczyniłam. Gdy więc samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozostał i pozostał tam dwa dni. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego. I mówili do niewiasty: wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie zbawicielem świata. Wiecie, wielu uwierzyło. Już nie dzięki samarytance, ale sami przychodzili. Przychodzili do Jezusa, pytali go, chcieli go słuchać. On był u nich dwa dni. Dał im czas, dał im pewien czas, aby poznali go, aby wysłuchali jego słowa, słów. I aby uwierzyli w nie. Aby przyjęli życie wieczne. E, oni sami przeżyli objawienie Boga w swoich sercach. Oni sami poszli za głosem Ducha Świętego. Zaczerpnęli wody żywej. Usłyszysz od kogoś o Jezusie. Usłyszysz, że On ma wodę żywą, która może stać się w tobie źródłem wody wytryskującej powieczność, tak Która cię przeniesie. E, nawet jeśli umrzesz, to przeniesie cię poza śmierć. Yy, że będzie ciąg dalszy.